Siemanko, w nowej przebudowie na moim kanale, gdzie obejmuję stery Tottenhamu. W tym odcinku komentarz nie będzie na żywo, ponieważ nagrywam to we wtorek, dzisiaj jest środa, odcinek ma się pojawić jutro. I ja zawsze nagrywam sobie wcześniej odcinek. A wczoraj miałem straszny katar, bolała mi głowa i nie wyszło mi z komentarzem na żywo, stwierdziłem, że nie będę go nagrywał na żywo. Bo byście słyszeli co chwilę jak smarkam. Więc no dzisiaj dołożyłem głos, dokładam głos. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć walenie młotkiem mojego sąsiada. Nie wiem co on robi, może siebie przybija do ściany. Ale mam nadzieję, że to nie będzie słyszalne. No nie mam za bardzo czasu, by to nagrać. Chcę jeszcze nagrać jakiś odcinek na piątek. No i na początku przechodzę do składu Tottenhamu. Pozbywam się piłkarzy, którzy nie będą tutaj grali. Piłkarzy 50-60 overalla, po co oni? Ndombele ściągnąłem, bo mam na niego plan. Ściągnąłem też Lo Celso, którego mam zamiar sprzedać. Brian Hill, on zostanie w Walencji, bo chce, żeby się rozwinął. Bo w nowym sezonie myślę, że będzie jednym z piłkarzy, których będzie często u nas grał. No i pamiętajcie, łapkach, subach, piszcie swoje propozycje transferów w komentarzu. Oczywiście, kogo mogę kupić. Lajkujcie, subskrybujcie, Discord, Instagram, wszystko macie w opisie, zachęcam Was, możecie nawet dzwoneczek sobie ustawić, żebyście mieli wszystkie powiadomienia z tego niesamowitego kanału, a ja przychodzę dalej, będę grał ustawieniem 4-3-3, zobaczymy, dokonałem tylko trzech ruchów transferowych, tutaj macie, ale on wali tym młotkiem, naprawdę, niech siebie walnie w głowę, tutaj macie taki piłkarzy, taka wstępna lista, jest Matty Cash, jest taki młody Bamba, który ma mega overall, jest Timber, ale Timbera nie sprzedadzą, szkoda, bo bardzo go chciałem, jest Calvin Phillips, jest Kamara, w tym odcinku będą 4 transfery, już Wam mogę zdradzić, skoczyło mi, że mam oprogramowanie systemu do zainstalowania, super, ale mnie teraz to naprawdę nie interesuje, dużo piłkarzy, na pewno będę się starał niektórych pozyskać w czasie tej przebudowy. No naszym celem głównym jest wygrać Premier League. Ogólnie coś w ogóle wygrać. No, gramy jeszcze w lidze Conference League. Ja myślę, że w FIFA mamy bardzo duże szanse na wygranie niej, no bo Tottenham jest jedną z najsilniejszych drużyn. W rzeczywistości im nie poszło, no ale w rzeczywistości to Tottenhamowi średnio co w ogóle idzie. Jak Manchesterowi United w ostatnich latach, ale... Mój pierwszy transfer, Noni, Maduke z PSV Eindhoven. Czemu? Młody, szybki, utalentowany Anglik, kto będzie grał na naszej prawej stronie. Wiem, że jest Lukas, ale ja stwierdziłem, że chcę Maduke w końcu w jakiejś przebudowie. Dam mu szansę w pierwszym składzie i wy się dowiecie, czy ta szansa była dobra. Bo przekonacie się o tym, czy naprawdę ten transfer był wart pieniędzy, które na niego wydałem. No było ciężko, oni chcieli Dajera i 10 baniek. Ja Erika Dajera nie sprzedam, to już jest taka jedna z legend tego klubu. Ogólnie nie wspomniałem na początku, że nazwałem trenera Ledley King. Jeśli interesujecie się Premier League, nawet jesteście kibicami Tottenhamu, to powinniście wiedzieć coś o tym piłkarzu. Możecie mi napisać w komentarzu, kim był Ledley King. Powiem Wam, że bardzo go lubiłem, naprawdę. I co? No, trudne negocjacje z Eindhoven. No, Maduke jest takim talentem z PSV. Anglik w Holandii. To jest takie trochę nietypowe, jeśli chodzi o takich młodych piłkarzy. Wiem, że czeskie jest dużo wypożyczamy. Sona Mauta na przykład, do Viteze. Ale tutaj Maduke nie jest wypożyczony, tylko po prostu jest Eindhoven. No i dobra, stwierdziłem 25 milionów, dawaj mi tego piłkarza, bo już mam dosyć z Wami gadania. Nie umiem holenderskiego. Calvin Phillips, SPD, 25 lat. Wiem, że może nie jest jakiś wysoki overall, ale Calvin Phillips to jest naprawdę mega piłkarz, który wzmocni naszą drugą formację. No ja tam będę grał Phillips, Ndombele, Højbjerg. Może taka nie za bardzo ofensywna ta pomoc jest, ale możecie się o tym przekonać, oczywiście oglądając ten materiał do końca, bo na końcu wszystko będzie wiadomo. Ale tutaj dziwno miał przez chwilę brodę Ledley King. Ale ogólnie wygląda kapitalnie. No i mamy kolejny transfer, tu pięty. No i lecimy dalej. Czas na transfer taki Ollie Watkins. Czemu Ollie Watkins? Nie mamy drugiego napastnika, więc stwierdzę, że Ollie Watkins to taki idealny zmiennik dla Harry'ego Kane'a. Może grać na skrzydle, może grać na ataku. Więc stwierdziłem, czemu nie, że to będzie naprawdę dobre rozwiązanie dla kogutów.
tylko trzeba dogadać się z Aston Villa. No chcieli trochę, jak chciałem 18 milionów 700, chcą 21. Zbijałem trochę cenę za Anglika. Ole jest fajnym piłkarzem, lubię go, jeszcze oglądałem go w czasach chyba w Ligu, tu ja grał, Exeter City, tam był naprawdę mega sezon, potem poszedł do Bradford, jak się nie mylę. No i to są nasze trzy transfery w tym odcinku. Ollie Watkins, Madukę i Calvin Phillips. Ale to jeszcze będzie jeden transfer, ale dopiero w zimowym okienku transferom. Półmetek sezonu jest znakomity. Mamy 3 punkty mniej niż na półmetek sezonu. To jest koniec roku ogólnie. Koniec roku 2021. Jesteśmy na drugim miejscu za Manchesterem City. W lidze Conference idzie nam naprawdę dobrze. 5 zwycięstw, 1 remis. No i zanosi się na to, że będziemy jednymi z głównych faworytów. Son 18 goli, 14 Harry Kane. No ta dwójka jest niesamowita. Henrik Son jest niesamowity. Najlepszy koreański piłkarz w historii piłki nożnej. Południowy. Madukę 8 goli, 3 asysty w pierwszym składzie. Naprawdę Madukę spisuje się znakomicie. Już ma 2 plus overalla, więc to był naprawdę dobry transfer. Ndombele 5 asyst, więc Tangu. Ja wierzę w Tangu w FIFA. Byłem jego wielkim zwolennikiem, jego talentu w Lyonie jeszcze, zanim przeszedł do Tottenhamu. No to Tottenhamie trochę się nie wyszło mu na razie. No ale zobaczymy, jak to będzie później oczywiście. Może jeszcze się odbuduje, choć myślę, że będzie ciężko. Sorry za dźwięk SMS-a. Postanowiłem kupić Martena van der Voorta na ławkę, bo nie mam drugiego bramkarza, więc spoko. Na pewno będę chciał jakiegoś bramkarza w nowym sezonie kupić, więc śmiało. Piszcie mi w komentarzu, kogo byście widzieli w bramce Tottenhamu. Boubacar Kamara, możecie zapytać Kostucha, ale po co ci kolejny SPD? A ja powiem wam tak, zrobię z niego SO. Tadam, środkowy obrońca będzie Kamara. I ogólnie w komentarzu piszcie mi, kogo byście chcieli zobaczyć na skrzydle, w środku pola, na lewej obronie, w środku obrony. Chcę kupić jednego top obrońcy środkowego, takiego drugiego do rotacji, bo będę miał około 190 milionów w drugim sezonie, więc walnąłem mikrofon. Zachęcam was do pisania komentarzy. Możecie ogólnie pisać wszystko, wszystkie pozycje. Ja sobie przejrzę tych piłkarzy, no i potem zdecyduję, którego kupię. No i Kamara przychodzi do nas, czemu ja to zostawiłem, nie mam pojęcia, ale dobra. Moje zostałem zazwyczaj, jak dogrywam głosu, jak ustalam hajsy z piłkarzem, ale Kamara się zgodził. Boubacar Kamara przychodzi do nas. Zobaczmy jeszcze sobie na nasze te transferki. Pyk, skąd mieliśmy hajs na Kamarę? No zaraz się dowiecie. No, sprzedałem Harry'ego Winksa do Wolverhampton poniżej jego wartości, no ale mniejsza z tym. I właśnie przychodzę do centrali składu, gdzie Boubacar Kamara zostanie zmieniony na SO i potem grał już w pierwszym składzie. Prawdopodobnie Romero może wróci w nowym sezonie. Myślę, że jeśli będę miał na niego fundusze, to bardzo chętnie go kupię w nowym sezonie, bo potrzeba na środkowego obrońcy, a Romero naprawdę daje radę i on z Kamarą może stworzyć naprawdę, moim zdaniem, mega duet, choć tutaj na razie go chyba dałem. Co ja z nim zrobiłem w ogóle tą Kamarą tutaj? Tego wam nie wyciąłem, ale jolo. Na razie nie, z ławeczki. Musi być SO. No i wygrywamy Ligę Europy, Puchar Konferencji, w finale 5-1 na symulacji z Olympiakosem, Madukę dwie bramki i hat-trick Harry'ego Kane'a. No i Tottenham ma mistrzostwo, ma puchar, ale walczymy o mistrzostwo, tak jest w tytule filmiku. No i jeśli chodzi o tytuł Premier League, zaraz się wszystkiego dowiecie, to był naprawdę bardzo emocjonujący sezon. Loris podnosi w końcu jakieś trofeum dla kogutów, wszyscy się cieszą. Wszyscy tańczą kankana do białego rana. Na. Mamy celebrację. Wszyscy są zachwyceni. Jak to będzie dalej? Czy to nasze jedyne trofeum w tym sezonie? No, zaraz się dowiecie, bo ten sezon był naprawdę pełen emocji. Loris jeszcze raz biega sobie z pucharem. No, spoko ten puchar. Taki fajny wazon. Taki sam raz na, nie wiem na co, ale pyk, mamy celebrację i przechodzimy do tabeli. Mistrzem Anglii zostaje drużyna Manchesteru City. Niestety, zabrakło nam jednego punktu. 2-3 remisy mniej, 3-4 może remisy mniej i byśmy mieli mistrzostwo. Niesamowite by to było, jakbyśmy zdobyli mistrzostwo w pierwszym sezonie. To by nam bardzo ułatwiło tą przebudowę, bo wtedy bym się skupił już tylko na Champions League. Niestety, jednego punktu nam zabrakło. Perze wygrywa Ligę Mistrzów, więc FIFA jest bardzo nierealistyczną grą. Liga Europy, Barcelona, więc myślę, że Barcelona wygra w rzeczywistości. Liga Europy są w naprawdę świetnej formie, odkąd Xavi jest w drużynie.
ta drużyna jest niesamowita. A my wygrywamy ligę Conference League. Jeśli chodzi o centralę składu, kapitalny sezon Sona. 28 goli w Premier League, 11 asyst, czyli miał udział przy 39 golach. Madukę 18 goli, 11 asyst, też niesamowity sezon. No i Ndombele 12 asyst w całym sezonie. Ogólnie mega sezon, szkoda, że nie wygraliśmy mistrzostwa, ale może wygramy w drugim sezonie. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje propozycje w komentarzach. Na razie, piąteczka.